Kończymy pierwszą turę zawodów trzeciego Pucharu Samsieczna. Na początek o sponsorach. Sponsor na grup głównych, generalny sponsor jest sklep karpiowy.pl Przemka Bździucha. Myślę, że większość z Was zna ten sklep. Sponsorem części nagrody w Big Fishu jest sklep Isika. Sponsorem zestawów startowych to, jak wiecie wszyscy, był Invader. Natomiast dodatkowo jeszcze sponsorem jest firma Bandit Carp, która jak zwykle od Rafała troszeczkę kulek jego i jakieś zalewy przyszły. I łowisko Samsieczno, które w sumie zasponsorowało nagrody na trzecie miejsce i nagrody za Big Fisha. Znaczy częściowo za Big Fisha. Ok, to teraz do podsumowania. W zawodach wzięło udział 7 drużyn. 6 drużyn punktowało, jedna niestety tym razem poległa. Aczkolwiek to wszystko przed nimi. Złowiono łącznie 14 ryb, w tym jednego amura. Myślę, że 3 razy więcej było spinek. Niestety. Dużo brań było ewidentnie amurowych, więc można było tych amurków trochę pociągnąć w czasie tych zawodów. Niestety udało się to tylko na stanowisku numer 6. Darkowi. Ok, i teraz tak, zaczniemy od Big Fisha. Big Fish na końcu samym. Swojego kolegę, partnera przeskoczył. Big Fisha zdobył Bartek na stanowisku numer 6 z karpiem 15,13 kg. I zapraszam Cię, Bartku. Brawo. To jest puchar dla Ciebie, gratuluję. Mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie dużo większa ryba na następnych zawodach niż tylko 15-13. To i to należy do Ciebie także. O. A to weźmiesz sobie później, możesz ten pucharem, zrobimy sobie wszyscy potem zdjęcia. Trzecie miejsce. Ten, który mi wczoraj płakał, że jest bardzo zniechęcony już. Strasznie płakał, no normalnie. No, ale jakoś mu się udało. Trzecie miejsce z wynikiem 9,18 z dwoma rybami zajął Mariusz i Norbert. Brawo. Już mówiłem, że to nie wszystko, także nie było co ja mówić. Ja jestem zdziwiony. I zapraszam serdecznie. Ja pierdolę. Myśleliśmy, że czwarte. Nie, trzecie. Jeden puchar, drugi. Gratuluję. Zdjęcie pamiątkowe. Super. Dziękujemy. I tutaj są nagrody dla Was. Dzięki. Te dwa krzesełka może się zmieszczą. Od razu? Nie, nie leżą. Nie. Słuchajcie, dobra. Drugie miejsce. Z wynikiem 10,49. Też rzutem na taśmę. Stanowisko numer 8. Brawo. Dwie ryby. Jeden ze wpuszczenia tych ostatnich takich gówniaków 2,91, a drugi karp 7,58. Ładnie. Gratulacje. Coś dla mediów. Fajnie. I oczywiście to są. Tutaj ten stosik to jest dla Was. No i ci, którzy generalnie wśród wszystkich rozwalili system, złowili 5 ryb, ale to było tylko dlatego, że byli zagrożeni żółtą i czerwoną kartką od razu. Dokładnie. Więc się sprężyli i złapali w tych 5 rybach złapali 13, więc już naprawdę fajnie, z wynikiem 40,88 kg, z amurem 13,27, karpiem 12,48 i Big Fishem tym Bartka 15,13 zajęli pierwsze miejsce. Darek i Bartek, zapraszam Was serdecznie.
są wasze puchary. Cześć. Dziękujemy. To są wasze nagrody. Słuchajcie, dodatkowo dostaliście voucher na zasiadkę weekendową. Jest do wykorzystania z tym kodem w trakcie, jak będziecie przechodzili do sklepu. I potem po prostu się wbija ten kod, zeruje się płatność, także. Bardzo dziękujemy. Zastanawiam się, czy ale chyba przez... Słuchajcie, tak się zakończył nasza pierwsza tura tegorocznego cyklu. Z tego co wiem, to spotykam się już chyba ze wszystkimi, którzy tu będą. W tym wypadku nie ma wyjść. Tak. Nie da się ukryć, że dojadą do nas zawodnicy, którzy też potrafią łowić i lubią łowić, których poznałem na uroczysku karpiowym. Zgłosiły się dwie drużyny z Sącza. Także bardzo uważać na te drużyny, bo możecie od nich nie wyjść. Mają blisko do Łącka i są zawsze dobrze zaopatrzeni. A to wali z nóg, uwierzcie, coś o tym wiem. Eliminacja. No, słuchaj, każda taktyka jest dobra, która prowadzi skutecznie do zwycięstwa. Także słuchajcie, jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Myślę, że atmosfera była fajna, sympatyczna. Także mówię, zapraszam serdecznie, dziękuję wam wszystkim bardzo. Zrobimy sobie razem, najpierw ja bym poprosił tylko o tych, którzy zdobili Big Fish'e, nagrody i tak dalej. A potem całe zdjęcie sumaryczne. Aha. I... No idźcie z pucharami wszyscy. Z tej strony od razu... Chodź, to nie, na, wszyscy obok. Jedynki, dwójki obok. Trójki obok Darka. No. Trójka, gdzie może być? Dobra. Normalnie parcie na szkło, nie? Mm. Dobra. Nie przyjdzie. Okay.